Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. A to i kolejny raz Ori in the Blind Forest. Więc tak, ostatnio udało się przejść strasznie wkurzające i w ogóle złe, niedobre drzewo, które udało się na 100% nawet zaliczyć, jak tak teraz spaczam. Inaczej mówiąc, jest dobrze. I teraz tak, udało się wyczyścić wodę i w związku z tym mamy teraz dostęp do teorii nowych miejsc do zwiedzania i w ogóle w praktyce nowych miejsc do umierania. Ja zawsze nie umiem grać. Więc tak, aktywujmy to szybko, żeby wybuchnąć tego gościa. I teraz tak, teraz najgorsze. Najgorsze jest właśnie to, że trzeba przeżyć. A ja nie umiem z nim przeżyć. Znaczy ogólnie nie umiem przeżyć w tym Orim. No, więc widzicie, tak, jak zwykle standard lamy. I bum. I teraz tak, raz, dwa, trzy. No chodź, 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 taś, taś, taś. Taś, taś, przeciwnik, taś, taś. Zepsułem przeciwnika. Dobra. 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 Dobra, gdzie to jest? I co tu jest w ogóle? O, proszę, proszę. Więc to jest sekretne przejście, takie... Takie... wymagające szkyla, którego nie posiadamy nawet. Ciekawa sprawa. Aj, szkoda tylko, że no. Nie skorzystam. Bo jak już mówię, potrzebny jest szkyl, którego nie posiadam, raczej za szybko nie posiądę, znając mnie. Szczególnie, że teraz wiecie, woda się nam otwiera, co... Chociaż nie umiem oddychać we wodzie, to ja z chęcią pozwiedzam sekwencje wodne, na tyle, na ile, no... żywotność Oriego mi pozwoli. Ale dobra, mniejsza z tym. Póki co tak, musimy zobaczyć wszystko, co jest, jak jest. I miejmy nadzieję, że nie zlamimy. Bo oczywiście... No, tak jak to mam w zwyczaju, nie zapisałem. Okej. Okej, hyc, hyc. I idziemy w jakieś miejsce, które mnie prawdopodobnie zabije. Tak. Dobrze myślałem. Nic poza śmiercią mnie tu nie czeka. Okej. Potrzebne jest tutaj to. Tylko co? To zmie... Ja? Okej, dobra. Użyłem mózgu. Tego się nie spodziewałem. Cicho, siostry, właśnie siostry mam w pokoju i już mi przypomina moje te wspaniałe teksty typu spało mu się chciać z Oriego dwójki. Więc tak. Nie, siostra, ty... Proszę, jeśli umiesz rysować, to narysuj mi mema. Albo zrób. Na bazie z gotowych z tych, jak to się nazywa, schemacików, ale dobra, mniejsza z tym. Pierwsze miejsce zwiedzone, tam u góry też coś było, oczywiście tam nie mogę zerknąć, bo jakby inaczej jestem zbyt nieogarnięty, żeby wiedzieć w ogóle, gdzie to jest i jak tam jest. Super, już mi jakaś, nie wiem, jakaś płotka ugryzła w nos, czy coś. To było gdzieś tutaj? Aha, czyli to tutaj było, dobra. Jeśli poznam tego szkyla, to będę w stanie już tam zejść. Do widzenia, słoniorożcu. I tak, żeby nie było ponownie co, żeby nie chcę tutaj zginąć i stracić całego postępu. A znając mnie, to jest niestety aż nad to możliwe, że tak się stanie. I tak, tutaj mam jakieś wybuchowe cośki podwodne. I oczywiście brak powietrza, więc szybko to wezmę tylko. Oddychaj, Ori. I... nie nadziej się na kolce. Oczywiście mogłem... mogłem o tym nie wspomnieć, wtedy pewnie by wyszło dobrze. Okej, w takim wypadku to tym razem będę... Właśnie o tym mówię, siostra, że mogłem o tym nawet nie myśleć. Oj, powietrze, dobra. Zdążyłem. Nie utopiłem Oriego. Jeszcze. Więc to i tak jest sukces jak na... no jak na mnie. Okej, dobra, szybko powietrze, zanim się utopi Ori. I co my tu mamy? Jakoś sekwencja kolejna. Dobra, nie. Oczywiście musiałem wpaść w kolce, bo jakby inaczej. Przecież ja inaczej nie potrafię. A chwila. Którym to było, żeby się tak pytać?
tych wrogów. A, dobra, był Y-kiem. Dobra, Y-kiem się chwytało wrogów. Zapamiętaj to sobie, gwiezdny płuczu. Może ci to jeszcze być kiedyś potrzebne. I co my tu mamy? Kamyk mapy. Przyjemnie. Dobra. Inaczej mówiąc, w tym momencie nie mogę pójść dalej. Coś jeszcze sobie otworzyć mapę mogę. Więc super. To teraz tylko najgorsza część. Muszę wrócić nie umierając. Jakby to miało być realne w ogóle. I oczywiście zgniotło mnie. Dobra, teraz kolce. To co tym razem? Od czego tym razem zginę? No słuchaj. Słucham, gro. Co tym razem mi oferujesz jako powód śmierci? Dobra. O! Tego już bym się nie spodziewał. Dobra. Ryzykujemy sporo, szybko. Dobra, udało się. Udało się. I proszę bardzo, siostra, chcesz to liczyć? To ty będziesz miał zajęty czas, nie ja, więc... Dla mnie to żaden problem. Jeśli ktoś chce zrobić, to może. Tak samo, jeśli ktoś chce, to może zrobić, nie wiem, kompilację wszystkich moich przywitań. Czy obecnych, czy starych. No proszę bardzo, chcę nawet edytować, nie umiesz. A teraz cichaj, bo muszę zobaczyć, co my tu jeszcze mamy do cokolwiek. Dobra. No to tak, szybki zapis i biegnę. Biegnę, póki jeszcze mam wolę do umierania. Wiem, dziwnie to brzmi, ale tak. Póki mam wolę do umierania w tym Orim. I zobaczmy, co my tu mamy we wodzie. Poza oczywiście rybami. Okej, jest jakieś coś. Tylko jak to otworzyć? Super. Znalazłem coś, ale jak zwykle nie wiem, co z tym zrobić. Ja bym może sam się jakoś to wyjaśnić za chwilę. A póki co tak. Ładna muzyczka oczywiście. Może warto byłoby ją swoją drogą podgłośnić trochę. Lecie tam wam na YouTubach, chociaż jestem w stanie powiedzieć, że jeśli ją podgłośni, to prawdopodobnie mnie znowu będzie zagłuszać, więc... No niestety. Jestem zmuszony cię powstrzymać. Szkoda, naprawdę ładna. A, super. Macka. Dobra. Dawaj, macka, pokaż, co potrafisz. Nie mogłaś zrobić się trochę mniej zabójczą? Tak, ale nie, żeby mnie zabiła. Nie zmienia to faktu, że tak to jest blisko, więc zaraz to wszystko odzyskam, ale... No. Dobra, macka, tym razem możesz sobie odpuścić już pokazywanie się. Raczej. Okej. A nie, dobra, tak się przydasz, dzięki. Dzięki, macek. I teraz tak, tutaj chyc w ten sposób. I... Okej, czyli gdzieś już dotarłem, pewnie w miejsce, w którym nawet nie powinienem teraz być, ale... Dobra, cała lokacja mi pokazuje, jakbym miał zaraz się nauczyć. Aha, chyba właśnie znalazłem. Chyba właśnie znalazłem skilla, który pozwoli nam otworzyć te wszystkie przejścia. Ilo był... Stałtys, nie wiem, czy był odważny, czy nie wiem, czy coś, ale mniejsza o to. Ze wszystkich duchów. No, przestań, siostra, nie marudź. Sama się nauczy dubbingować, o nie. Najmocniejszym ze wszystkich, którzy kiedykolwiek tu byli, w tym miejscu spoczywa. Zmieniony w drzewo, oczywiście. Jestem światełko i pewnie to będzie ten skill, który jest potrzebny do tych wszystkich rzeczy. Tym samym chyba mogę rozwijać znowu ścieżkę obrażeń. Aha. Uwaga mówiąc. Dobra. Tak, dokładnie. Możemy już rozbijać te wszystkie barierki, więc no. Wszystkie ścieżki, które były przed nami zamknięte, a tutaj mówiłem, że fajnie byłoby to zwiedzić, już są otwarte. Oczywiście nie omieszkam skorzystać z takich rzeczy, bo jednak fajnie będziemy móc pozwiedzać, ale... Okej. Dobra, ale... Ori, może nie przyczepiaj się mi do ściany, proszę cię. I dobra, co my tu mamy? Tak konkretnie... A.
wyjście, okej. Fajnie, ale... Nie, nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Przegapiłem okazję. Aha, czyli tak się powinno z nimi walczyć. Okej. Znaczy mój błąd, że tak się, wiecie, śpieszyłem z tym, żeby bić i zabić te słoniostwory. No w sumie teraz, tak jak patrzę na to, czy w sumie to są bardziej jakieś nosorożce, nie wiem, jakieś dinożarły czy coś, to naprawdę easy jest walczyć z nimi przy użyciu tego szkila. Dobra. Warto zapamiętać i teraz tak, jakieś to wszystko mam tu. Jeszcze przy okazji tak, tutaj, żeby potem nie było. I dawaj macek, dzięki. Ponownie się bardzo przydałeś. I teraz hyc, tak. Tutaj to drzewo, tak. To, hop. Ale wydaje mi się, że tam, wiecie, jest jakieś inne jeszcze przejście, ale... Tak, musiałem dostać to wrażenie. Jakbym czegoś jeszcze nie miał, żeby to móc otworzyć. No cóż. Jeśli teraz nie mogę, to i tak później tu kiedyś przyjdę. Więc dużej różnicy co nie robi. Brawo, po prostu brawo, musiałem się dać zabić przez piranię jakąś głupą. Ale mniejsza, naprawdę mniejsza z tym. Cicha i siostra. Nie była mądra, bo nie umiała gadać nawet, więc nie jest mądra. Nic nie mówiłem, że kamienie są mądre, skąd masz takie dziwne pomysły? Jeszcze raz, że ty mówię, żeby cię wkurzać. Jesteś tego świadoma? Dobra. Ale teraz mniejsza z tym. Dyskusja na taki temat jak kiedy indziej. A teraz po prostu pozwól mi spokojnie zająć się zwiedzaniem wszystkiego w Orym. Ej, dobra. I pewnie spadnę jak... Chciałbym powiedzieć, że spadnę pewnie jak na złość na kolce. Tu proszę. Udało mi się przejść nie spadając na tamte kolce. Oczywiście mówię o tych jedynych, bo w sumie pozostały tu w każdy po kolei. Nie? Bolesne te kolce. Jest nawet bardzo. Masz z pociska swojego własnego. W ogóle... A. Chyba tu już byłem. Ale nawet definitywnie tu byłem. Ciekawe. Dobra. A skoro mam tam iść w ogóle... Dobra, tak, widzę już, co trzeba będzie zrobić. Okej. Dobra, to jest ciężkie do zrobienia, ale może mi się uda. Dobra, nie. Za trudne. Albo mi czegoś tu brakuje. Albo miałem użyć tamtego gościa zamiast pajaka. Prawdopodobnie to ostatnie. Właśnie, mam przy okazji skilla, to może warto byłoby już się rozwinąć. Oczywiście bardzo chciałbym w tą drogę iść, bo to jest potrójny skok i inne takie rzeczy. Więc w sumie może nie będę zmieniał planów oryginalnych i... Okej. Tylko teraz, które? A, bo jakoś pozwala mi dashować, tylko... Nie, tak się nie dashuje. Dobra, chyba się nie dowiem, jak daszować nigdy. Dobra. A póki co chodź tutaj żabo stworzę, jesteśmy potrzebny. Dobra, już wiem, co trzeba zrobić.
Jeden dobry wystrzał taki, potem drugi pocisk od pajaka, cek, dobra. Za wcześnie. Za wcześnie, by się jeszcze można udało. I uwaga, uwaga. Tak, jeśli dobrze to zrobię, to chyba będziemy mieć, więc... Wiecie, co jest najgorsze? Ja to mogę próbować, mogę wymyślać, ale i tak mi najprawdopodobniej nie wyjdzie. Bo znając mnie i moje sposoby, to... Dobra, nie było tematu. Właśnie się udało. Dobra, teraz jeszcze chcę tylko umrzeć, żeby się wkurzać, że nie wyszedło. Tak. A, teraz tak na serio, co my tu mamy w ogóle? A, kolce. Okej. Okay. Skoro to są kolce, to... Pewnie chronią czegoś fajnego i... W sumie to nie. Ale no, przynajmniej się udało cokolwiek zrobić, więc jest dobrze. I teraz tak... Aha! Also use dash. Czyli nauczyłem się jakiegoś czegoś, czego nawet nie umiem wykorzystać tak naprawdę. Chyba, że ja mam dasha. Nawet o tym nie wiem. Nie. Czyli nauczyłem się czegoś, co jest do zdolności, której nawet nie posiadam. Super. Super po prostu. Wspaniale wydane punkty. Nie ukrywam. Tylko, czy jest tutaj coś, czego jeszcze nie zwiedziłem? Dobra, to poza tamtym. A, są chyba dwie skinki, w których nie byłem, ale... O, szczerze, 100%owaniem, zwiedzaniem i tak dalej zajmiemy się może kiedy indziej, bo teraz... Delikatnie mówiąc, nie jestem w nastroju na to. I dobra. A, szkoda, że nie ma żadnego lepszego przejścia, bo tędy to tak... Nieszczególnie mi się uśmiecha przechodzić, chyba, że... Chyba, że tam. Tak, w sumie tamtędy chyba będzie lepiej, bo teraz chyba już mogę przechodzić przez te wszystkie wielkie wyzwania, które się szykują na co? A, tutaj nie to. Papa glut. Cześć, kolejny glut. Hej, kolejny glut. Dobra. Walka z tobą teraz to nie jest żaden problem. A, i w sumie tak myślę, to może warto byłoby ulepszyć się pod większe obrażenia tego czegoś, czy tego stąpa. Dobra. Cześć, pajak kolejny. Papajak kolejny. I teraz tak, tutaj. Dobra, tutaj tak. Jest kolejny punkt zapisu, to szybko skorzystam. A, czyli w tym też da się jednak otwierać. A. Okej, czy jakby jak kliknę, to tutaj też mogę to otworzyć. I dobrze kojarzę, że to jest to? Aha, tak, jakbym miał teraz dwa punkty, to definitywnie. A, ciszę. Nie zapamiętało to, co tam zebrałem wtedy. Chyba. Aha, nie zapamiętało się, więc muszę tam powrócić chwilowo. A całe szczęście dzięki pajakom, to nie będzie wielki problem. O ile nie zacznę lamić ponownie. A niestety wiadomo, że będę lamił, bo ja zawsze jestem lama. Nie będę lamił. Mówiłem lamił. No spokojnie, dam radę. Dobra, to nie ma sensu już. I tak mój Ori znowu jest prawie martwy. Nie wiem, był jakiś porządny, nie wiadomo jak wielkim youtuberem, prawdopodobnie już albo bym zakończył odcinek, albo bym to wszystko powycinał. Ale nie, ja jestem sobą i jełopem, który nie ogarnia podstawowych zasad, jak powinienem funkcjonować YouTube. I zamiast tego będę wam pokazywał oczywiście wszystkie moje znamienia. Siostra, ale czym mają się męczyć? Oni raczej lubią patrzeć jak ja lamię. Jaką mękę? Ja się nie męczę. Ja po prostu lamię. I narzekam na to, że jestem jełopem niemytym czy coś, bo po prostu po raz kolejny wpadam w ten sam błąd, który poprzednio zrobiłem. To nie jest jakaś męka. Na czym? Okej. Okay. Nie wiem o co chodzi, ale po prostu na początku byłem szczerze nie kojarzyłem.
Ale też już rozumiem, o co ci chodziło. Dobra. To ponownie zapiszę w tym miejscu tylko. I teraz tak, przejście to, o którym mówimy, jest tutaj. Nie, niech spało mu się chciać. Że nie było to celowo, powiedziałem przed chwilą. Teraz mówisz, że wiesz, a czasami nie wiesz, więc no. Wolę być pewien, że wiesz. To jest tak, przejście jest tutaj? Nie, to jest jakieś coś innego chyba. Ale cokolwiek by to było, nie było. Teraz w sumie łatwo będzie to przejść, więc przy okazji też się tym zajmiemy. I w sumie mówiłem, że eksploracja i zwiedzanie i tego typu rzeczy kiedy indziej. Ja tutaj nagle proszę, jak zwykle ja, to ja. I zrobiłem swoje, czyli nie dotrzymałem swojej własnej obietnicy i własnych słów, zamiast tego już teraz eksploruję, przy okazji ginąc. Ale no. Standardzik. Dobra. Kolejna rzecz zaliczona. A skoro zaliczyłem, to teraz szybko zapis i lecimy już tym razem do przejścia, które mam nadzieję jest tym prawidłowym, bo w sumie mogę mieć tylko nadzieję, patrząc na to, że no nie pamiętam gry jakoś szczególnie dobrze. I jeszcze nic, że nie pamiętam, to często robię oczywiście lamy. No, a teraz chodź. Chodź ci do żaru. Muszę cię bić, zabić. Dobra. Dostałem wystarczająco, żeby teraz szybko zapisa zrobić. I biec dalej. I teraz tak, co tutaj jest potrzebne, żeby dalej sobie spokojnie przejść? To ja nie wiem. To jest zapewne największą głupotę wszechświata. Dobra. Była to największa głupota wszechświata, tak jak myślałem, ale przynajmniej mam pewność, że niczego nie pomijam. I okej, w tym momencie mogę iść dalej. Tutaj ostatnio zepsułem, więc już mam dostęp do niewielkiej ilości expów. I dobra, tam teraz nie zajrzę, bo tam trzeba z drugiej strony, z tego co widzę. Bo nie będzie to problemem. Ale no i tak. A, tu już byłem. Poznajdźkę. Dobra. O. Proszę, proszę. 4 niebieskie. Akurat miałem 5, więc tak. Punkt umiejętności. No proszę. Dobra, glut. Halo, glut. No pluj z siebie tą kulką. Aha. Dobra, czyli te twoje kulki się nie nadają do odbicia. Ale dobra, ty się na to nadajesz bardzo dobrze nawet. O, tutaj też potrzeba 4, żeby przejść. Super. Nie mam tyle punktów niebieskich, więc trzeba znowu się wycofnąć całą trasę i pozbierać to wszystko. Aha. Niestety. Ale przynajmniej no, będzie łatwiej i ulepszy sobie prawdopodobnie stąpa. Chyba, że nie stąpa, już naprawdę pójdę w tą ścieżkę rozwoju tego, co tam daje teorii lepsze. A właśnie tutaj jakieś rzeczy. Chociaż w drugiej strony tu znowu jakiś dasz, który nie jest potrzebny, dopiero potem oddychanie pod wodą i inne takie fajniejsze rzeczy. Nie, dobra, chciałbym, ale nie jestem w stanie, jeśli to wiecie, jest tak naprawdę nieprzydatne. Tutaj stomp, większe obrażenia, fajna rzecz, ale z drugiej strony też jest, powiedzmy, tutaj dużo ciekawych rzeczy. Mógłbym wziąć te dwa. Ale czy to jest na pewno potrzebne? Dobra, w sumie to jest lepsze te pick-upy energetyczne. Rozwiniemy tamto trochę, ale póki co chociaż tego stąpa muszę ulepszyć, bo jednak coś czuję, że będą przeciwnicy, na których będę co chwilę stąpował. Co? W grze jest stomp, dlatego mówię stąpował. Koniec, kropka. Wow, jakie to fajne. Tak po prostu... Tak po prostu pokonywać ich. Zapominam, ciągle jeszcze trzeba przytrzymać, ale dobra. Po prostu drzy easy teraz. Naprawdę warto było to ulepszyć, tego stomy pcha. Dobra, żabeł. Cześć, żabeł, pa żabeł. Pora na kąpiel, żabele. Okej. Okay. Hits, hits.
I teraz już bezproblemowo możemy przejść. Otwieram sobie kolejnego skróta, tym razem gdzie to był skrót? O, nie kojarzę miejsca, powiem wam szczerze. A? Jesteśmy na miejscu, w którym się cała gra zaczynała. O, proszę. Ciekawe. Powiem wam szczerze, że tego naprawdę nie kojarzyłem. I w ogóle. Właśnie, to jest też ta sekcja, do której wcześniej nie można było wejść. Dobra, otrzymałem sporo obrażeń, ale... Co tam, obrażenia? Względem tego, że jestem gdzieś wcześniej mnie nie było. I co? Co z tego, że wlazłem gdzieś wcześniej mnie nie było, skoro jest tu blokada, która oczywiście mnie nie puszcza po znajdźkę. Definitywnie coś z tym światełkiem. Zauważyłem, że przy wielu blokadach są te światełka. Dobra. Normalnie nie rozumiem, czemu mnie to klamie. Cichej, siostra. Pozwól mi się skupić na moim własnym lamieniu. Dobra. To niech się mówi, jak się mówi, i tak będę mówił po swojemu. Dobra, coś tutaj było takiego? Z tego co kojarzę, chyba tak. A coś nie jest coś. Ha. Ori, ta statua wydaje się być znajoma. Już ją widziałem. Widziałem, trudno powiedzieć, bo w sumie. Nie wiem, czy kiedyś było. A nie, było chyba, że to jest ten duszek, którego mam, to jest dziewczyna, czy coś. Okej. Okay. Odnaleźli dom. A. Jako w ogóle powiem szczerze, chyba nawet nie znam tego. Albo tak dawno to widziałem, że nie pamiętam. Z dzieci, które doświadczyły troszkę światła, coś dobre, nieważne. Wybaczcie, ale no naprawdę kiepsko. Idzie mi się tutaj, nie jestem skojarzony. Pamiętam ich, wiele lat temu. Wtedy, kiedy jeszcze drzewo duchów było tylko sadzonką. Naru, ten młody, opiekował się nami, kiedy tylko mógł. Okej. Okay. Nie, no, powiem szczerze, naprawdę tak patrzę na to. Black Root Boros. Strasznie tu ciemno. A nie znaczy ciemno, to powiem szczerze, nie kojarzę tego miejsca. Pod żadnym względem, po prostu... Naprawdę... No, dzięki, Ori. Ja tam jestem w góry, cieszę się, dobra, zaraz coś zrobię fajnego, a tu nagle... Nie! Stomp! Ja muszę przestać korzystać z tego, jak to się nazywa. Ja muszę przestać korzystać naprawdę z krzyżaka i zacząć wszystko robić gałką, bo na gałce przynajmniej stompa przypadkowo nie robię. Dobra, kolejna jakaś znajdźka. I w ogóle lokacja strasznie przyjemna, tak samo jak ta cała ciemna lokacja, która była tam wtedy, wiecie, w tym, we dwójce. Ale we dwójce na szczęście, czy na pecha, nie wiem, mniejsza nazewnictwo. W dwójce to było jeszcze o tyle nieszczęście, że tam co... Ta lokacja była niebezpieczna podwójnie, tutaj jest tylko ciemno. I co to za jakieś przejście? Aha. Cichaj, siostra. Jakie 12 rund, to co ci chodzi? Aha. Dobra, wiecie co, chyba coś zepsułem. Chyba, że... Czemu on zrobił stompa w tym momencie? Nie. Nie wierzę, nie zapisałem tam. Serio? Nie. Nie, ja się nie fochnę, ja muszę przejść od jego. Obiecałem, że to zrobię. A, zresztą mniejsze. Tym razem, żeby nie było, robię szybko zapisa. W tym miejscu oczywiście, tak, i lecimy jeszcze raz. Niestety wszystkie scenki ponownie będą występować, bo niestety nie da się tego pomijać. Chyba największa wada Oriego jako tako. Może i też zaleta. Oczywiście można tam przeklikiwać niektóre rzeczy, ale...
Niestety tylko niektóre. Tak, już bo odnaleźli dom, jak już wcześniej mówiłem, i coś więcej jest. A, dom dziecka, które doświadczyło naszego światła, coś tego typu. A, dobra, też rozumiem. Dobra. Dobra, mniejsza o to. Dobra, jesteśmy też ponownie. Niestety nie da się tutaj zapisywać, nie wiem czemu. I znowu stomp sam się wykonał. Ach, nie wiem, czy na klawiaturze nie byłoby lepiej pod tym względem. Ale coś, przywykłem dopada, więc nie będę nagle się przerzucał na klawiaturę, bo tak czy coś. I znowu spadłem na sam dół. Super. Nie. I ponownie scenki będą musiały być, niestety. Teraz będę musiał już po prostu po scence szybko, wiecie, zapisać, żeby było łatwiej. I definitywnie za chwilę będę musiał kończyć. Było już pół godziny materiału. Powiedzmy, nie za dużo jakiegoś tam porządnego, bo oczywiście jak zwykle dla mnie, ale... Jestem w miarę zadowolony, powiedzmy. Więc tak... Aha. Dobra, tak było, dobra. I teraz proszę. Dziękuję, już tym razem nie będziemy musieli doświadczać tego trzeci czy czwarty raz. Jest to trzy razy było. Dwa razy dopiero widziałem scenkę, czy już trzy razy? Okej. Dobra, zaufam ci w tej kwestii. I oczywiście musiałem spaść. A, coś się stanie, jak tutaj to zarzucę? Oczywiście, że nie. A znowu gdzieś spadłem, pewnie gdzie nawet nie powinienem spadać i to będzie mój koniec. C. Siostra, ori mi sam... Co? Daszowałem? Ja nie mam dasza dostępnego. Nie, ori mi to zrobił w dół. Stomp. Właśnie przez stomp mam te problemy. W którym co chwilę sam wchodzi. Chociaż definitywnie, czy używam skrzyżaka, czy gałki, ciągle używam ich tak, żeby definitywnie delikatnie było i nie dało się powiedzieć, że wciskam i przechylam w dół. Ale no. Najwidoczniej gra wie lepiej ode mnie samego, co ja robię i... Ja. A tutaj coś jest? Nie. A. Dobra. Jakieś nowe miejsce, miejmy nadzieję, że tym razem trafiłem dobrze. O. Dobra, wiecie co? Naprawdę nie wiem, co się dzieje się, ale... Miejmy nadzieję, że przynajmniej będzie w porządku i dobrą trasą idę. Można zapisać super. Światło z drzewa duchów. To był podarunek od naszego gatunku. To był podarunek, został dany Naru, który stał po naszej stronie. Co? Wow. Czyli to odkrywa nowe platformy i chowa te, które... Które wcześniej były. Ciekawa sprawa, wiecie co, no... Nie powiem, naprawdę fajna. Fajna taka... Delikatnie można powiedzieć zagadka czy coś. Oczywiście jest jeszcze kwestia tego, że zaraz tak zginę prawdopodobnie. Ale wow. I powiem wam szczerze, w tym momencie jestem w 100% pewien, że tego wszystkiego nie znam. Odkrywam jakąś naprawdę nową rzecz, której nie doświadczyłem po prostu. Nie, siostra, to nie jest sekrecik. Cała lokacja nie może być sekrecikiem.
Tak, ale to nie jest sekreci. Jeśli już co, raczej pełen duży sekret. Ale mniejsza z tym, ja nie będę się teraz o to kłócił. Dobra, idź stąd, glucie. I ciekawe. Dobra, co tu jeszcze mamy? Oczywiście umarłem. Za całe szczęście, nie jest to żaden problem. Ale... okej, okay. Jak to będzie delikatnie? Co? Aha! To światło rozświetla to wszystko! Czy ja z tym światłem muszę tutaj coś zrobić? Dobra, czyli to światło chyba będzie mechaniką całej lokacji, że tak nazwę. W ogóle da się podczas noszenia tego atakować? Jezu, jak ja byłem jełbi, da się atakować podczas noszenia tego światła. Zapomniałem, że w sumie tutaj... To jest logiczne, patrząc na to, że... W tej części tak de facto nie Ori walczy, a światełko, które ma przy sobie. Wow. No, zachwycam się grą. Ale ja też mówię niedokładnie. Siostra, Ori to jest po prostu super gra. Nie przesadzaj, jest super gra, ale nie aż tak. Artystycznie naprawdę piękna, ale znam gry lepiej wykonane od Oriego pod niektórymi względami. Okej, rozumiem. Nie mogę tutaj niestety, bo to jest Unusafe Zowyn. I przez to, że to jest Unusafe Zowyn, to będę musiał powtarzać to po raz milionowy. Ale dobra, wiecie co, ogólnie przejdziemy tą sekwencję. I może po tym się już pożegnamy, jeśli znajdę jakieś miejsce, w którym mogę zapisać, bo jednak... No nie ukrywajmy, nie mam całego dnia na co, żeby siedzieć przy Orim. I też obiecałem sobie, że odcinki będą krótsze niż ostatnie godzinne, którym powychodziły. W sumie to mało kto ma chyba czas oglądać godzinne odcinki. Tak mówiąc serio, to znam jedną osobę, która by może miała czas na to. I tak ich nie ogląda. No i siostra, wiesz, o kogo chodzi. Nie o ciebie. Definitywnie nie o ciebie, mówię o osobach, którzy... W teorii subskrybują mój kanał, ale... W praktyce i tak to z tego, że subskrybują, jak w ogóle nie oglądają. Jest to człowiek, który... Nie, ja jest... uzależniony od gotuka. Wiesz, o kogo chodzi, czy nie? Do kogo chodzi, siostra? Dokładnie, chodzi o Boba. Właśnie siostra to chodzi, że ma czas. I sam mówi, że uwielbia takie długie odcinki, więc no. Wiem, że takie by mi pasowały, ale to nie gotuk, żeby on to miał oglądać. Tylko to jest jakiś Ori, którego... W ogóle nie chcę patrzeć. Dobra, wiecie co? Zrobię coś lepszego jeszcze. Żeby nie było takich problemów, po prostu zrobię najlepsze co mogę. Inaczej mówiąc, zmarnuję moje niebieskie po to, żeby stworzyć sobie chociaż te 3 życia, a nie jeden. Teraz jestem w stanie przejąć więcej błędów. Okej, tak, super hits. Oczywiście, jak tylko zdobyłem więcej rzeczy, to musiałem już przy pierwszej okazji je stracić. Okej, teraz 4 życia. I definitywnie to nie jest lokacja chyba, w której powinienem być, czy coś. A nawet jeśli to... strasznie mi to nie wychodzi. Więc tak, hyc. I dostałem ponownie. To tak pokazuje, że trochę nie wiem, jak to mam robić, żeby to wyszło prawidłowo. Oczywiście musiałem dostać za to jedno serce dodatkowe, które mam od razu od gluta. Bo nie wiem, czy to gra kalkuluje jakoś, żebym zawsze umierał i miał jedno życie, czy jak. O, w sumie tutaj mogę to otworzyć. Dobra, to teraz mam o jeden problem wyzwaniowy mniej. Okej, okay. I boink. Co siostra? Nie na odbijających się, tam wcześniej były kolce i skakanie precyzyjne. Dobra. Mamy tutaj coś jeszcze? O, jest, dobrze.
Znajdziemy, może uda się wszystkie znajdźki z tej lokacji poznajdźkować. Bez komentarza. Spokojnie, mam zapis jeszcze u góry, więc to jest niewielka strata tym razem. Ale no, rozumiesz, siostro, bez komentarza z tym, jak zlamiłem. Ja wiem, że jestem lama, nie musisz mnie chwalić. Ja jestem tego świadom. A, dobra. Co? Wiesz co? Siostra, to już było przesada. Nawet ja nie ogarniam, co ty mówisz, a wiesz, że ja ogarniam dużo rzeczy. I dobra. Platformy? No dobra, to fajnie, ale dalej nie wiem, o co chodzi, ale mniejszy z tym. Aha, dobra, dobra. Dobra, niech ci będzie. A coś jeszcze było takiego fajnego? Och, chyba nie, chyba wszystko to już mamy, tak szczerze powiedziawszy. Co jest zaskakujące, bo widziałem więcej chyba tych drzwi. Ale mniejsza z tym. Dobra. Idziemy po prostu. I w sumie, mówiąc szczerze, to chyba prawdopodobnie, szczerze powiedziawszy, tak mówiąc, myślę, jakobym iż gdyż, ponieważ musiałbym ukończyć odcinka. Jeszcze tak nie żartując mówię. Ale zanim to, no, nie mogę takiego cliffhangera zrobić. Muszę po prostu coś tam jeszcze podkrywać. Więc tak. Nie jestem polsatem. Przynajmniej nie dzisiaj. Jeśli coś tu pominąłem, to trudno, ale nawet obecnie mam dosyć trochę tego miejsca. I nie mam już tych niebieskich. Chociaż... A. Można iść dalej z tym światłem. A, jakieś drzewo tu jest ze skillem. Tylko jest nieaktywne. Więc akurat powiem szczerze, podejrzewam, że tutaj trzeba będzie przynieść to światełko. Magicznym trafem to będzie dobrze, jak tutaj się postawi jakoś czy coś. Nie. Czyli trzeba tą sekwencję przejść jeszcze. Dobra, no to przejdziemy tą jedną sekwencję. Może aktywując tamto drzewo. O ile ono jest w ogóle takie, że da się je aktywować, a nie jest tylko powiedzmy ozdobą czy coś. Oho. Dobra, więc co właśnie sobie uświadomiłem, co trzeba tutaj zrobić i to jest całkiem sprytne. Nie przeczę. Dobrze, że w ogóle wpadł na taki pomysł, bo wiecie, mogą być za głupi na to. I teraz pewnie tutaj coś będzie do zrobienia z tym światełkiem. Chwila, ale... Gdzie jest światełko? Weź siostro, ja miałem przy sobie takie specjalne światełko, które było wszędzie. Czyli tutaj się pojawiło. Wiecie, już się bałem, że znikło. I teraz obstawiam, że tak, tutaj trzeba będzie je położyć. Normalnie to czułem od początku, jak zobaczyłem ten posąg. Jeżeli nie było siostra, serio, to na ślepo go ogrywam. Bo tej sekwencji naprawdę nie znam. Nie. Mów co chcesz, ale ja mówię serio, to musiało być dodane w tej Definitive Edition. Więc nie wiem, takim miny, że nie znam, ale... Wow. Ale tu ładnie teraz. Ori, spójrz! Aha. Nawet mimo tego, że nasze światło stało się, no można powiedzieć, słabe w tej ciemności, czy nam w sumie w tym miejscu usunęło no ciemność, która zapanowała nad tym miejscem. Okej, okay, teraz czyżby drzewko się aktywowało? Dokładnie. Takie to było do przewidzenia. Aha. Eki szukał Naru, ale ona odeszła, kiedy przybył. Był... szybki albo zwinny, co jest w zależności od tego, kto wytłumaczyć jakiś wiatr. I biegł z pośpiechem. Ale otoczony ciemnością stracił swoją drogę. I co my tu mamy? Czy na ciebie to był dasz? Oczywiście, że dasz. Powiem szczerze, to było takie do przewidzenia, skoro miałem umiejętność związaną z daszem, że teraz będzie dasz. Wiecie, co mi to w takim razie mówi? Możliwe, że tą lokację mogłem zrobić dużo wcześniej niż teraz. Skoro na drzewku, wiecie, postępu dasz był przed oddychaniem przed wodą. Znaczy, oddychaniem, wiecie, pod wodą. A ja już mogę oddychać pod wodą, to chyba... Co ty myślisz, siostra? Czy dasz powinienem zdobyć wcześniej, czy...
A może tylko Cassie była w podstawce wyczysu? Ja już naprawdę nie ogarniam, co było, co nie. Ale jedna rzecz jest pewna. Nie znam tego miejsca. Ładne. Tak, ładne. A ja miejsca nie znam. I dobra, teraz zostawimy tutaj taki pomyczek. Mam 45 minut. Więc tam bardzo się udało skrócić. I cóż, w tym momencie, powiem wam szczerze, zakończę ten odcinek przez wydanie jednego punkta na rozwój tutaj, bo jednak, no wiecie, no przydałoby się też podreperować tylko trzecie drzewko. Więc tak, rozwinięte, zapisane, no i mam nadzieję, że wam się podobało to moje wielkie lamienie i w ogóle to nieudalne próbowanie. Oczywiście kolejny odcinek za tydzień. No i cóż, trzymajcie się po prostu, do zobaczenia, hej, hej, pa, pa. I tyle po prostu, więc cześć.